myślę, że tutaj już wszyscy doskonale poznali godziny naszych spotkań. Ja się nazywam Marek, z nami jest Zofia oraz Alicja, ale tak naprawdę najważniejszą osobą dzisiejszego dnia jest pan profesor Piotr Parasiewicz, którego witamy serdecznie. Jeszcze będziemy się witać pewnie drugi raz za jakieś dwie minutki. No, pan Piotr jest znany w środowisku ichtiologów, czyli osób zajmujących się badaniem ryb, ale także w środowiskach chociażby organizacji pozarządowych, czy pewnych takich gremiów zajmujących się nie tylko samym badaniem, ale także ochroną, ponieważ nie jest to oczywiste, że osoby, które zajmują się nauką, zajmują się także ochroną przyrody. Te dwie rzeczy bardzo często są odrębne od siebie. Akurat pan Piotr tutaj jest z nami także jako osoba zajmująca się ochroną przyrody. Nie wiem, pamiętacie na pewno na jednym ze spotkań Piotrek Bednarek opowiadał o projekcie Amber International. Pan Piotr Parasiewicz jest także uczestnikiem tego programu i na spotkaniach webinarowych także często jest, prezentuje pewne dane, które sam zbiera on lub jego zespół. Damy sobie jeszcze chwilkę czasu. Temat dzisiejszego spotkania jest niebywale ciekawy. Rzeki, arterie życia kontynentów. No i po tej mapce, którą tutaj widzimy, mam nadzieję, że wszyscy widzicie szerowany, czyli podzielony, udostępniony ekran. No widać, że nie bez przyczyny mówimy o rzekach, że są to takie naczynia krwionośne. No w zasadzie kontynentów, tak? Są to takie długie i wąskie odcinki, którymi transportuje się energia, masa. No tak naprawdę bez rzek wiele elementów środowiska byłoby się od siebie podzielonych. No i także rzeki są na przykład bardzo fajnymi trasami migracyjnymi nie tylko dla zwierząt, ale także dla roślin. No i oczywiście, jak wiemy z poprzednich webinarów, jednym z takich dużych problemów współczesności, jeśli chodzi o rzeki, jest ich podzielenie, czyli przegrodzenie różnego rodzaju zaporami, tamami, przez co one już nie mogą pełnić wszystkich funkcji, jakie pełniły do tej pory. Słuchajcie, godzina 16:04, myślę, że możemy zaczynać. Witam Was serdecznie na webinarze Strażników Rzek WWF. Jest nasz kolejny webinar. Do wszystkich poprzednich zapraszamy do obejrzenia je już nagranych na stronie strażnicywwf.pl. To spotkanie także będzie rejestrowane i będzie można je później jeszcze odtworzyć. W związku z powyższym, jeżeli ktoś z Was nie chciałby, aby jego twarz była na nagraniu, bardzo proszę o wyłączenie kamer. Nawet jeżeli ktoś bardzo chciałby, aby jego twarz była na nagraniu, także proszę o wyłączenie kamer, ponieważ to nie tak dosyć mocno ogranicza transfer. Ja w przypadku większej ilości osób lub słabszego transferu może u niektórych osób powodować problemy z odbiorem, a tego byśmy nie chcieli. Także prosimy Was bardzo serdecznie o zmutowanie, tylko nie o zmutowanie się, tylko wyciszenie mikrofonów, aby nie dochodziło do sprzężeń zwrotnych dźwięku, aby dźwięk był dobrze słyszalny. Oraz bardzo zapraszamy Was do korzystania z czatu. Możecie zadawać pytania na bieżąco, my postaramy się na nie odpowiadać, a później już po skończonym wykładzie będziemy sczytywać te pytania i przekazywać Panu Profesorowi, aby nie musiał się tutaj niepotrzebnie rozpraszać czytaniem wyskakujących wiadomości. Jeżeli kogoś będzie denerwowało wyskakujące okienko czatu, pojawiające się raz na jakiś czas, bardzo prosimy o wyrozumiałość, ponieważ jest to jedyny sposób, w którym my też jako prowadzący czy organizujący takie spotkanie mamy od Was informację, że tam jesteście, że Wam się podoba. Jest to jedna forma takiej żywej interakcji, ponieważ jednak te spotkania internetowe są zupełnie inne niż spotkania chociażby na sali wykładowej czy w plenerze. Dlatego jeżeli kogoś bardzo, bardzo denerwuje wskakujący okienko czatu, zminimalizujcie je i miejcie do siebie nawzajem bardzo dużo cierpliwości, bo tylko to nas jest w stanie uratować w tym świecie. Zatem jeszcze raz, słuchajcie, witam Was serdecznie. Bardzo proszę o wyłączenie kamerek tylko dlatego, żeby nie opóźniać transferu. No i nie pozostaje mi nic innego, jak przekazać tutaj głos naszemu wspaniałemu gościowi. Profesor Piotr Parasiewicz z nami, rzeki, arterie życia kontynentów. Witamy, dzień dobry i zapraszamy. Oddaję głos do studia w Warszawie.
Witam serdecznie. Marku, dziękuję, żeś zrobił wprowadzenie, żeś mi ukradł wprowadzenie do mojego wykładu. Bardzo się cieszę, że mam możliwość przedstawić taką, że tak powiem, główną myśl przewodnią mojej kariery zawodowej i czego się, że tak powiem, nauczyłem w trakcie mojej kariery. Jestem z wykształcenia inżynierem hydrotechnikiem, pracuję już od iluś tam lat dla ryb przy renaturyzacji rzek i to jest moja główna dziedzina, czyli jestem jednym z tych inżynierów, którzy, że tak powiem, przeszli na drugą stronę w kierunku miękkiej inżynierii, jak to się nazywa, czy ja uważam bardziej kompleksowej inżynierii. I tu w trakcie tej kariery i zdobywania wiedzy o rzekach, że tak powiem, udało mi się stworzyć taki punkt widzenia, który właśnie chciałem tutaj przedstawić. I stworzyłem nawet taką swoją definicję rzek. Generalnie odnoszę się teraz do rzek jako i staram się wytłumaczyć ich rolę jako arterii życia kontynentów. Są to, jak tutaj widać, elementy łączące oceany i morza, czyli środowisko wodne z lądowym, które pozwoliły życiu wodnemu, że tak powiem, wprowadzić się na ląd. Są to korytarze ekologiczne, korytarze migracyjne. Wzdłuż rzek odbywają się najróżniejsze procesy, które są ze sobą połączone. Podobnie jak w organizmie ludzkim mamy te elementy rozprowadzające różnego rodzaju substancje w naszym organizmie. Dlatego grają one ogromną rolę, odgrywają ogromną rolę również w życiu kontynentów i życiu na powierzchni Ziemi, na powierzchni naszej planety. I niewiele osób zdaje sobie sprawę nie tylko z tego faktu, że służą one jako arterie, że nie tylko do wprowadzania wody, ale również mają pewne charakterystyki jako ekosystemy, które są bardzo ważne i dlatego trzeba o nie zadbać. Najpierw trzeba je zrozumieć, a potem trzeba o nie zadbać. Często mówimy o rzekach jako o otwartych ekosystemach, które są wielowymiarowe, wieloskalowe i dynamiczne. To taka skondensowana definicja. I cóż to znaczy? Będę chciał to przedstawić na następnych slajdach. To, że rzeki są otwarte, to wynika z tego, że naturalne zjawiska wpływają na wszystko, co się w rzekach dzieje, wpływając bezpośrednio na przepływ wody w rzece, a przepływ wody w rzece wpływa na koncentrację czy związków chemicznych, czy tworzenie siedlisk i tworzy podstawowe warunki życia. Ale ten przepływ wody w rzece również jest bardzo uzależniony nie tylko od opadów, ale od ewapotransporacji, od spadku rzeki, od retencji, od wegetacji przybrzeżnej, przepuszczalności gleb i tak dalej. W związku z czym wszystko jest ze sobą bardzo połączone i te wydarzenia wewnątrz rzeki są, że tak powiem, odbiornikiem tego, co się dzieje na zewnątrz. Badając rzeki, wyznaczamy również takie krytyczne atrybuty rzeki, o których trzeba zawsze pamiętać. Takim pierwszym, o którym mówiłem, to jest przepływ, to jest roślinność przybrzeżna, to są obszary podmokłe, które wszystkie wpływają na różnorodność siedliska. Są kanały małych przepływów, niskich przepływów, to są takie definicje, które trzeba pamiętać i wody gruntowe, które też są częścią wielokrotnie ekosystemu rzecznego. Jedną z takich najważniejszych charakterystyk, a może drugą najważniejszą charakterystyką rzek, to jest to, że one są dynamiczne, że się ciągle zmieniają, że ta sama kropla wody nie znajduje się w tym samym miejscu, w tym samym czasie. Rzeki zmieniają nie tylko swój charakter, ale zmieniają swoje położenie. Czyli jednego dnia mogą się przesunąć o kilka metrów w prawo czy w lewo. W niektórych rzekach piaszczystych koryto może się zmienić bardzo dramatycznie z wielowarkoczywekowego to na jeden ważny kanał. Czyli mamy i zmiany w pionie, i zmiany w poziomie, które
się pojawiają i które często nam zresztą przeszkadzają. I teraz często zdarza się, że podejmujemy próby zmienienia tej dynamiki, czy ujarzmienia tej dynamiki, i to jest podobnie jak z próbą złapania węgorza i trzymania węgorza w ręku. Ktokolwiek próbował trzymać węgorza w ręku, zrozumie to doskonale, że taki węgorz długo nie da się utrzymać i po prędzej czy później się uwolni, i podobnie jest z rzekami, gdy wsadza się je w jakiś taki gorset, czy chce się utrzymać w jednym miejscu, prędzej czy później znajdują one swoją własną drogę i się z tego gorsetu uwalniają. Czasami trwa to bardzo długo, ale to się na pewno zdarza i często są konsekwencje są takie, jak widzimy tutaj, jeżeli nie pamiętamy o tym, że rzeka powinna być dynamiczna. Innym, zanim przejdziemy do wielowymiarowości czy wieloskalowości, trzeba sobie zdać sprawę z tego, że w rzekach mówimy trochę inaczej o wymiarach. Mianowicie zawsze mówimy o wymiarze podłużnym, czyli wzdłuż rzeki, wzdłuż koryta rzeki, wymiarze poprzecznym i pionowym. Czy nie góra-dół, lewa-prawa, tylko podłużny, poprzeczny i pionowy, jeżeli rzeki omawiamy. I wzdłuż tych wymiarów wydarzają się najróżniejsze rzeczy. To jest ważne, żeby zrozumieć, że ekologia rzek często zorganizowała się wzdłuż tych wymiarów i jak one są ważne, pokażę na kilku przykładach. Jednym z takich przykładów, który został już w miarę wcześniej rozpoznany, to jest fakt, że w wymiarze podłużnym rzeka tworzy jedną ciągłość, że to, co się wydarza w górze rzeki, ma swoje, prędzej czy później swoje odzwierciedlenie w dole rzeki. Czyli kamień, który wpadnie do wody, prędzej czy później zamieni się w piaseczek, który wyląduje gdzieś na plaży na ujścia takiej rzeki. Ale nie tylko to. W pewnych częściach rzek znajdują się jest inna organizacja organizmów, jest inna organizacja materiałów, które wpływają. Tak więc odkryliśmy, że znajduje się coś takiego jak odcinek górny, który jest ekosystemem detrytusowym, gdzie z reguły dochodzi do rozkładu materii organicznej, która wpada, po czym jest ona dalej transportowana, dochodzi do fotosyntezy, a w dolnym odcinku dochodzi z reguły do sedymentacji. To wszystko jest ze sobą bardzo połączone i powiązane i dlatego utrzymanie tej ciągłości jest bardzo ważne. A jak bardzo ważne, to pokażemy jeszcze za chwilę. A jeszcze inną, w innym kierunku, czyli w kierunku wertykalnym, również te połączenia są bardzo istotne. I tu mamy taki przykład z Austrii, badań moich kolegów, którzy wykazali, że poniżej koryta rzeki, w tej przestrzeni, która jest ciągle jeszcze wilgotna, a może być ona często bardzo głęboka, wiele rzeczy się odbywa i życie tętni jak w wielu dużych miastach. Na przykład w tych badaniach, kiedy zamrażano organizmy, które znajdowały się w korycie rzeki, odkryto, że na głębokości 20-30 cm można znaleźć około 30 tysięcy organizmów na metr kwadratowy. Czyli naprawdę ogromną gęstość i te organizmy korzystają z tego wymiaru wertykalnego, bo oczywiście wchodzą do rzeki czy uciekają z rzeki. Taką fajną, ciekawą obserwacją z tych czasów było to, że odkryto, że krótko przed powodzią wiele organizmów aktywnie wchodzi w tą przestrzeń interstycjalną, tak zwaną przestrzeń interstycjalną, pod podłożem koryta, po to tylko chyba, żeby się schować przed transportem czy dryftem w dół rzeki. A więc organizmy aktywnie wykorzystują te wymiary, tą wymiarowość. Takim najbardziej znanym organizmem, który korzysta z obu tych wymiarów, czyli z podłużnego i wertykalnego, to jest łosoś, który spędza dużą część życia w morzu, po czym migruje wzdłuż rzeki, czyli potrzebuje zachowania, musi migrować i potrzebuje zachowania ciągłości w kierunku podłużnym, ale również w kierunku wertykalnym, jako że ikra jest składana w specyficznych miejscach po to,
żeby młode larwy mogły wejść właśnie w tą przestrzeń interstycjalną w pierwszej fazie, póki nie spożyją zapasów i dopiero wtedy powoli z niej wychodzą. I organizmy te przygotowują bardzo dokładnie takie miejsca, wyszukują takich miejsc. To jest taka klasyczna historia strąga, który właśnie tworzy gniazda i wyczyszcza takie miejsca po to, żeby był dostęp dla młodych i dobre warunki życiowe. Takim jeszcze ciekawszym przykładem, właściwie znalazłem to wideo, które nakręciłem wiele lat temu w Stanach Zjednoczonych i chciałem Państwu pokazać. To jest takim niesamowitym fenomenem. Tutaj może to nie jest na razie zbyt przejrzyste, ale proszę się przyjrzeć temu, co się dzieje w tej rzece. Ten organizm, który się w tej chwili trzęsie, to jest minuk rzeczny, który próbuje przesunąć wielki kamień i tak jak podobnie tutaj one ze sobą współpracują. Oba te minogi współpracują ze sobą i często obserwowaliśmy takie sytuacje, gdzie wspólnie podnoszą wielki kamień po to, żeby zmienić architekturę podłoża rzeki. A tutaj jeszcze kilka sekund tego wydarzenia. A ciekawym jest również to, że te minogi wpływając do rzeki po rozmnożeniu się w rzece obumierają, w związku z czym z reguły jest to w takich bardzo czystych, górskich rzekach i są są wielką dostawą substancji organicznej do tej rzeki, w związku z czym mają ogromny wpływ na to, co się będzie w niej działo. I to jeszcze bardziej podkreśla, jak bardzo to wszystko jest ze sobą powiązane. Następnym takim wymiarem to jest właśnie ten wymiar poprzeczny. Każda rzeka w trakcie, właśnie w ramach swojej dynamiki zmienia nie tylko położenie koryta, ale wielkość koryta, potrafi się poszerzyć i wiele organizmów korzysta z tej sytuacji, szczególnie w naszych strefach geograficznych. Takim typowym przykładem jest szczupak, który tylko czeka na taką sytuację, na zalanie łąk, po to, żeby złożyć ikrę, która się przykleja do traw i na tych trawach dalej rośnie. Młode szczupaczki rosną, zjadają wszystko dookoła, łącznie z siostrami i braciami. Są bardzo drapieżne i potem po jakimś czasie wpływają z powrotem do rzeki. Czyli jest bardzo ważne, żeby ta sytuacja wystąpiła w odpowiednim czasie. Tutaj wchodzimy w następny wymiar, który jest bardzo, bardzo istotny, mianowicie wymiar czasu. Odkryliśmy, że to, kiedy specyficzne przepływy pojawiają się w rzece, ma ogromne znaczenie, bo ma znaczenie właśnie dla tych organizmów, które muszą być gotowe we właściwym momencie wykonać właściwe zadanie. I tak w ramach wcześniejszych badań podzieliłem hydrograf. To, co tutaj widzimy, to jest hydrograf, czyli ilość przepływu w rzece, taka średnia przepływu w rzece północno-wschodnich Stanów Zjednoczonych. U nas jest to podobnie. Można podzielić rok na takie okresy, w których są specyficzna charakterystyka przepływu powiązana ze specyfiką biologiczną. I tak, jeżeli zaczniemy od początku, w zimie przepływy w tych rzekach są raczej nieco wyższe i to jest okres zimowania. To jest wtedy, kiedy organizmy mało się poruszają, znajdują się raczej w głębokich miejscach wody i starają się przeżyć tą trudną sytuację. Po czym dochodzi do rozlewiska. Tutaj w tym okresie zimowania często właśnie larwy łososiowatych, czyli łososia znajdują się w tej części, jak ją już nazwałem, interstycjalną. Po czym dochodzi do rozlewiska, rozmawialiśmy o tym, ryby takie jak szczupaki korzystają z wylewania się rzeki. Niektóre organizmy rozmnażają się podczas wzrostu przepływu, wykorzystując wysoki przepływ wody do tego, żeby ikra popłynęła jak najdalej w dół. A inne organizmy robią to nieco później i starają się położyć ikrę
w jakimś bezpiecznym miejscu. I ja mam taką swoją własną teorię, że przyczyną, dla której one to robią w tym okresie czasu i że starają się najwyraźniej zrobić to jak najprędzej w trakcie opadu przepływów, to jest taka, że starają się wydłużyć jak najbardziej okres niskich przepływów czy okres korzystania z niskich przepływów przez organizmy młodociane, które w tym czasie mają okazję urosnąć, zebrać siły, wezbrać siły, dać się zjeść również i po czym, jak już są, im dłużej są w tym okresie i tym lepsze mają warunki, tym lepiej są przygotowane na następny okres zimowy. No i jeszcze jest targu jesienny. Czyli widzimy tutaj, jak znaczące jest to, żeby ta dynamika czasowa, te zmiany w czasie były zachowane i odpowiadały właściwemu charakterystyce czy właściwej charakterystyce rzeki. Jeżeli zaczniemy to zmieniać, to może dojść do katastrof, które drastycznie zmniejszą populację organizmów rzecznych. Na to, żeby jeszcze to bardziej skomplikować, trzeba zdać sobie sprawę, że w rzekach znajduje się nie tylko jeden organizm, ale wiele, tam są nie tylko ryby, z rzek korzystają owady, muszle, ptaki, małże i one używają różne elementy, które są bardzo specyficzne i wykorzystują te elementy do warunków życiowych. Wiele ptaków gnieździ się na łachach piaszczystych, które muszą być odpowiednio wysokie, odpowiednio oddalone od drzew, żeby drapieżniki ich nie zjadły i tak dalej, i tak dalej. Więc to wszystko robi się trochę skomplikowane i patrząc na to, naprawdę nie można się oprzeć wrażeniu, no po prostu wrażeniu, jak ogromne i jak niesamowite to wszystko się, jak niesamowicie to wszystko jest zorganizowane. Spójrzmy, ale wróćmy tylko do ryb. Znajduje się w rzekach, nie znajduje się jeden gatunek ryb, to nie jest tylko pstrąg, czy tylko łosoś, albo jesiotr. W rzekach znajduje się wiele różnych gatunków, w których każdy wykorzystuje jakąś specyficzną niszę biologiczną, jakiś specyficzny odcinek. Są organizmy, które preferują toń wodną, preferują szybko płynącą wodę, tak jak pstrągi i łososie, ale są organizmy, które preferują wody stojące, tak jak szczupaki, czy karpie, czy leszcze, dla których ważniejsze niż odpłynącej wody jest na przykład znalezienie właściwej kryjówki. I każdy z nich musi mieć swoją własną niszę i własne miejsce, którego może skorzystać. Ale teraz poza rybami znajdują się, korzystają z rzeki inne organizmy, takim sztandarowym czy bardziej charyzmatycznym są na pewno ważki, które spędzają większość życia w wodzie. I tylko w krótkim okresie czasu, kiedy są w formie dorosłej, pojawiają się nam jako przepiękne owady. W tym bogactwie organizmów i bogactwie bioróżnorodności znajdują się organizmy, które przykuły moją specjalną uwagę, bo są czymś bardzo interesującym i wręcz niesamowitym. To są małże rzeczne, skójki, które znajdowały się w ogromnych ilościach w naszych rzekach, odgrywają ogromną rolę, bo filtrują ogromne ilości wody. Taka małża może w ciągu dnia przefiltrować około 30 litrów wody, więc mają ogromny wpływ na jakość wody w naszych rzekach, w związku z czym są również bardzo wrażliwe na zanieczyszczenia. Ale także potrzebują innych organizmów do przeżycia. Wiele z nich, nie wszystkie, ale duża ilość z nich potrzebuje innych organizmów. A dlaczego? A choćby po to, żeby się rozmnażać i rozprzestrzeniać. Wiele z tych małż tworzy tak zwane larwy, tak zwane glochidia, które przyczepiają się do skrzeli ryb i parazytują na rybach przez jakiś czas i są aktywnie przenoszone w inne miejsca. No, ja łatwo sobie wyobrazić, że ten środek transportu jest dla tych zwierząt bardzo ważny, no bo one mają krótką nogę, którą mogą wystawić i poruszają się raczej powoli, czyli jeżeli chcą kolonizować inne miejsca, to muszą skorzystać z jakichś innych pojazdów, którymi są ryby. Co jest najbardziej fascynujące w tych organizmach, w tej całej historii, to, że
potrafią one stworzyć przynęty dla ryb, po to, żeby ryby bliżej podeszły i żeby można było na nich zawiesić te larwy. Jeżeli spojrzymy tutaj na to zdjęcie, tutaj znajduje się to nie jest rybka, to jest kawałek takiej skójki, to samo tutaj, która wygląda absolutnie jak rybka, która bardzo przypomina taką rybkę tak zwanego która się nazywa tessellated darter. I najciekawszą częścią tej historii jest to, że małże są ślepe. Jeszcze w życiu takiej ryby na oczy nie widziały. Jak one do tego doszły, to pozostanie dla nas zagadką. No i czasami znajdujemy coś takiego jak chiquita fish, odkrywamy zawsze nowe organizmy. W wielu naszych rzekach, w wielu rejonach świata są jeszcze organizmy, o których nie mamy najmniejszego pojęcia. Nie wystarczy wspomnieć tylko o Amazonie, które pomimo tego, że ich jeszcze nie znamy, żeśmy jeszcze na oczy nie widzieli i może zanikają, często są dewastowane i niszczone. Pewnie czasami może się zdarzyć, że się nigdy o nich nie dowiemy. W tej części wykładu próbowałem wywrzeć na Państwu to samo wrażenie, które na mnie wywierają rzeki. Wrażenie takie, że ekosystemy rzeczne są bardzo, bardzo złożone. Są to bardzo kompleksowe ekosystemy, bardzo delikatne, bardzo wrażliwe na wpływy zewnętrzne. Wszystkie działania, które odbywają się poza rzekami, za budowa dróg, budowa domów, to wszystko ma wpływ na te organizmy i je zmienia. I również nauczyłem się, że nasza wiedza jest ograniczona. Jeszcze jest bardzo wiele, bardzo dużo rzeczy, których naprawdę nie wiemy. Zdarza się, że są ryby, które są nam znane, o których nie mamy najmniejszego pojęcia, co robią przez 3/4 swojego życia, gdzie się znajdują. Jest to coś, co naprawdę jest trudne do ogarnięcia i jest to taki nowy obszar, który jeszcze jest do odkrycia i jest nowi naukowcy pracują nad tym, żeby je odkryć. I może nie wszyscy jednak zdają sobie z tego sprawę, z tej kompleksowości. Mimo to rzeki dla człowieka są bardzo ważne. Nie tylko, że je lubimy do celów rekreacyjnych, ale służą one nam w wielu wypadkach różnymi serwisami. Wykorzystujemy je do transportu, do produkcji energii, jako wodę pitną, do rybactwa, do odbioru zanieczyszczeń, oczywiście rekreacja, chłodzenie czy jako surowiec przemysłowy. W związku z czym korzystamy z nich bardzo intensywnie i dlatego mają one dla nas na pewno ogromne znaczenie. A mimo to, jak się spojrzy na stan rzek na świecie, nie wydaje się, że rzeki miałyby tak ogromne znaczenie dla ludzkości. Jako że ich stan, a stan ekosystemów rzecznych, no niestety jest w wielu wypadkach opłakany. To jest jeszcze taka bardzo stara grafika, już niemalże z początku tego wieku, gdzie zbadano duże rzeki świata, wykazując, ile z nich jest uregulowanych. W sensie bariery i regulacji. No i dobrze, no i co takiego się dzieje? Jest wiele takich różnych przykładów. Co to znaczy, że są zniszczone czy uregulowane? No, przykład, który mną wstrząsnął kiedyś na początku tego tysiąclecia, okazało się, że Amazonka wyschła. Największa rzeka świata, najogromniejsza, prowadząca największą ilość wody, po prostu wyschła. Co się wydarzyło, widać na tych zdjęciach. Miliony organizmów zginęły, a przyczyna była prosta. Działalność ludzka. Jest oczywiste, że działalność ludzka powodująca zmiany klimatów doprowadziła do tej niesłychanej sytuacji w bardzo krótkim czasie. Inne wpływy człowieka są bardzo oczywiste i bardzo wszystkim znane. Z tego zdajemy sobie sprawę. Zanieczyszczenia wód substancjami organicznymi i tak dalej. Takie obrazki, jak widzimy tutaj, czy w niektórych krajach, może nie są już takie częste u nas,
ale za to pojawiają się nowe wyzwania, pojawiają się nowe, bardziej kompleksowe substancje, choćby taka kofeina, której wpływu naprawdę nie znamy, nie wiemy jak bardzo ona uderza w organizmy wodne, a mało tego, jaki to ma końcowy wpływ na nas. Więc tutaj są nowe wyzwania. No i takim nowym wyzwaniem naszego tysiąclecia to są opakowania, to są plastiki, które w niektórych krajach świata właśnie znajdują się w tych wciekach czy w rzekach na powierzchni rzek. I tak jak tu widzimy w Indiach w tej chwili na Gangesie są takie kombajny, które jeżdżą i zbierają te wszystkie odpady. I już wszyscy wiemy o tym, co się dzieje w morzach, jak to wszystko jest transportowane do morza i jak ogromne straty to wprowadza. Ale to nie tylko to. Z zanieczyszczeń zdajemy sobie bardzo często sprawę. Większość naszego społeczeństwa rozumie, że rzeki nie powinny być brudne. Często jak się przedstawiałem i mówiłem, że jestem naukowcem od rzek, to każdy mówił, no ale u nas już jest dobrze, bo nasza rzeka nie śmierdzi, nie jest czerwona, nie jest zielona, wszystko jest wspaniale. No ale to jest tylko kawałek tej historii, jak już pewnie sobie Państwo zdają z tego sprawę, widząc to, co przedstawiłem przedtem. Takim przykładem działalności człowieka bardzo wczesnej jest taka ta reklamówka, którą znalazłem kiedyś z roku 1935, która mówi, że dynamit jest fantastyczną metodą prostowania nieposłusznych rzek i strumieni, które tylko są utrudnieniem w rolnictwie, w przemyśle, w związku z czym nie ma nic lepszego jak dynamit firmy DuPont, który pozwoli nam to rachciach załatwić i usunąć wszystkie przeszkody i upewnić się, że rzeka pozostanie tam, gdzie być powinna. Ale nie tylko te metody stosowano, bardzo w Europie w szczególności zmiana geometrii rzek była bardzo intensywna, szczególnie w okresie powojennym. Tu po prawej stronie widzimy przykład takich zmian w celu ochrony rolnictwa. To jest rzeka Melk, kompletnie wyprostowana. Po lewej stronie widzimy jeszcze większą ciekawostkę. To, co Państwo tutaj widzą po lewej stronie, to są źródła naszej rzeki Wisły w Parku Narodowym. To po prostu zabiera dech, jak się patrzy na to, co zrobiono z tym strumieniem w naszym Parku Narodowym, z przyczyn kompletnie mi nieznanych. I ta działalność, tego rodzaju działalność doprowadziła do tego, że w dniu dzisiejszym w Europie ponad 50% rzek nie jest uznanych jako mający dobry stan ekologiczny, głównie z przyczyn zmodyfikowanej tak zwanej hydromorfologii, czyli geometrii. Tutaj mamy wiele rzeczy do popisu, do pokazania. To jest przykład z Kanady. Jedna z rzek, na pewno wielu z Państwa oglądało filmy amerykańskie, w których bohater jeździ samochodem po wyschniętym betonie rzeki Los Angeles, która też jest prościutka i ma mosty i ścigają się tam. Takie obrazki zdarzają się nie tylko w Europie, ale w innych miejscach świata. W Ameryce jest jeszcze tak, że oni mają trochę więcej miejsca i mniej takich dewastacji przeprowadzili proporcjonalnie do tego, jak ogromne ilości środowiska naturalnego posiadają. W Europie żyje z nas wiele więcej, w związku z czym tego rodzaju dewastacja była bardziej masywna. No i następnym elementem, o którym również trzeba pamiętać, to są bariery, to są zapory wszelkiego rodzaju. Mamy nie tylko zapory w celach hydroelektrycznych, ale w wielu różnych celach. Tutaj widzimy Grand Canyon Dam. I co się dzieje właściwie, jeżeli stawiamy taką zaporę na rzece? Taką podstawową rzeczą, która się wydarza, to niekoniecznie jest to, że jest zapora i ryby nie mogą migrować. Pierwszym podstawowym elementem, który zostaje zmieniony, to jest to, że rzeka, tak jak tutaj, która głównie składa się, czy w której głównie żyją organizmy rzeczne, czyli tak jak tutaj na tym diagramie, ta zielona plama to są ryby rzeczne, uzupełniane przez ryby, którym jest właściwie wszystko jedno, które mogą żyć w stawach. Jeżeli taką rzekę postawimy taką barierę,
no to zmienia się sytuacja diametralnie do tego, że powstaje staw, w którym większość organizmów to będą właśnie organizmy stawowe. Jeżeli robimy wiele takich zapór na rzece takiej jak Dunaj, no to można sobie wyobrazić, że ta zmiana jest dramatyczna. Ta zmiana w strukturze zespołów, w strukturze organizmów jest przeogromna. W Austrii pozostały tylko dwa odcinki wolno płynące. Teraz wydaje się ogromne pieniądze na renaturyzację i udrażnianie tych zapór. Mimo to powstała sieć stawów, podobnie jak to się planuje zresztą u nas na Wiśle. Co się jeszcze takiego dzieje? Spójrzmy na to dokładniej. No, stawiamy zaporę na rzece, która płynęła sobie szczęśliwie, miała różne temperatury, wymiany substratów, komunikowała się z rzeką poniżej, powstała bóg zapora. Pierwszym elementem, który się wydarza, to że jeżeli jest ona wystarczająco głęboka, że dochodzi do podziału wody zimnej od wody ciepłej. Woda ciepła idzie, jak wiadomo, do góry, powstają różne strefy organizmów, różne strefy tlenowe, przestrzeni przydennej powstaje dużo metanu, bo tam już panują warunki nieorganiczne. Pojawia się dużo substratu, bo substrat, który był w wodzie i płynął sobie z nią, osiada i taka zapora prędzej czy później się zawsze wypełni. I powstanie tylko wodospad i rzeka będzie sobie dalej płynęła tylko z wodospadem. Zatrzymywany jest rumorz drzewny, zatrzymywane są substancje organiczne, w związku z czym podnosi się temperatura wody, pogarsza się jakość wody, dochodzi do większej ewapotranspiracji, więc tej wody ubywa i ta ciepła woda płynie sobie dalej i poniżej. Mało tego, ponieważ brakuje jej substratu, rzeka wkopuje się coraz głębiej. Znowu przykład Wisła, która już poszła dobrych 6 metrów, nie mówiąc o Odrze. No i oczywiście ryby, których taki obiekt niekoniecznie jest znany, jak go znajdują w rzece i które drapią się po głowie, zastanawiają się, co zrobić dalej, jak tu dalej migrować i wędrować. A dla wielu z nich taka migracja jest bezwzględnie konieczna do przeżycia. No i co? I to by nie był wielki problem, gdyby tych barier było tak sobie trochę tam. To tam jak co jakiś tam czas mamy jakąś taką barierę i wiele się nie zmienia. A projekt Amber podjął się tego zadania, zbadania, ile takich barier właściwie w Europie jest. Na naszych europejskich rzekach. I zaczęliśmy w tym projekcie od bardzo prostej rzeczy, analizy wszystkich baz danych i zebrania wszystkich baz danych, które się znajdują w Europie i wprowadzenia tych danych na jedną wielką mapę. I to w tą mapę w tej chwili widać, ona jest niekompletna. W momencie tworzenia tej mapy jeszcze brakowało nam danych z Niemiec, ale już widać niektóre rejony, które są bardzo gęste. W Niemczech łatwo to sobie wyobrazić, w Niemczech i Szwajcarii rzeki są mocno poregulowane. Powstał do tego jeszcze taki model, którym tam, gdzie w bazie danych jest mało barier, możemy wyliczyć, ile to właściwie powinno być, bo oczywiście nikt nie da nam wiary w to, że w południowych Włoszech nie ma żadnych barier, nie? Po prostu nie ma żadnych zapisów, gdzie te bariery są. W związku z czym trzeba było to również zmodelować. Krótko mówiąc, na dzień dzisiejszy w bazie danych jest prawie 1 000 000 barier, chyba 860 tysięcy zostało zarejestrowanych. Pracujemy również z ludźmi, z wolontariuszami, którzy korzystają z tak zwanego barier trackera. To jest taka aplikacja na telefonie, w której można zaznaczyć bariery, jak się znajdzie na rzece. To wpływa tutaj do tej bazy danych. Ale najważniejsze jest to, że konkluzją tego, cośmy tutaj zobaczyli, jest to, że mamy ponad, już myślimy w tej chwili, 1,5 miliona barier na rzekach w Europie, co po przeliczeniu na długość rzek, które się u nas znajdują, średnio stawia barierę co 1,5 kilometra rzeki. Czyli mamy systemy zmienione mocno w systemy stawowe. Więc i jedną taką ciekawostkę mogę jeszcze powiedzieć, że w wyniku naszej analizy i analiz również wolontariuszy i oceny,
oceniliśmy, że około przynajmniej 5% tych barier jest zupełnie bezużytecznych, nikomu do niczego nie potrzebny. W związku z czym wystarczy sobie wyobrazić, że moglibyśmy usunąć 50 tysięcy barier bez, nie robiąc w ogóle wrażenia, jakiegokolwiek wrażenia na naszej ekonomii. Dlatego Unia Europejska w nowej strategii bioróżnorodności postawiła sobie jako cel udrożnienie 25 tysięcy kilometrów rzek w Europie do roku 30. Więc będziemy teraz w Europie masowo usuwać bariery, nie tak jak u nas to się robi, je budować. A czemu one jeszcze nam przeszkadzają? Czemu nam przeszkadzają te nieużyteczne bariery? Ano właśnie dlatego, że często są pozostawione tam same sobie, tworzą również nie tylko niebezpieczeństwo i szkodę ekologiczną, ale są ogromnym niebezpieczeństwem dla ludzi w pobliżu. Co roku giną dzieci właśnie przy takich zaporach, czy przy takich rozpadających się barierach w środku rzeki. Takie obrazki są umiarkalne. Jeszcze jednym efektem barier jest to, że one nie tylko zbierają wodę, ale również manipulują wodą poniżej bariery. I takim mało znanym efektem jest efekt elektrowni szczytowych. Tu mamy przykład z rzeki Colorado, gdzie puszcza się wodę przez turbiny w momencie, kiedy prąd jest najdroższy. A w innych czasach się tą wodę przetrzymuje. W związku z czym i te zmiany mogą być ogromne i dramatyczne. W ciągu 10 minut może dojść do tego, że rzeka niemalże kompletnie wyschnie. Mam inny przykład z mojej wcześniejszej pracy w Austrii na rzece Bregenzer Ache. Te dwa obrazki różniły się 20 minutami, pomimo że starano się wodę jednak spuszczać powoli. Co to powoduje? Mówiliśmy o tym rozprzestrzenianiu lateralnym, a oczywiście organizmy, które znajdują się w tej części suchej, jeżeli ten poziom wody spada, no to oczywiście są ofiarami albo wyschnięcia, albo inne działania barier w wielu wypadkach to jest odwodnienie, gdzie po prostu żadnej wody się nie spuszcza, nic w dół nie płynie. Wyglądałoby to głównie, że w wyniku stawiania czy korzystania z barier, ale takie sytuacje zdarzają się również w wyniku innej działalności człowieka. To jest przykład z rzeki Fenton na kampusie Uniwersytetu Connecticut w Stanach Zjednoczonych. Bardzo cenna rzeka, strągowa, Stan sobie to bardzo cenił. Uniwersytet wybudował nowe akademiki i dokładnie po wprowadzeniu studentów w październiku tego roku rzeka wyschła, bo była studnia zaraz obok brzegu tego rzeki i po prostu ją wyssano. I na kilka dni rzeka po prostu przepadła. Tutaj kolega to nawet sfilmował ostatnie organizmy, które przeżyły, a właściwie nie przeżyły już w rzece. Rzeka powoli wyschła i została wyssana na dół. I tam są trzy rybki, które on pokazuje, że jeszcze przeżywały. I się skończyło to dramatycznie. W związku z czym trzeba powiedzieć, że często taka dewastacja czy takie zniszczenia są wynikiem braku wiedzy, nierozsądności, a przede wszystkim są wywołane brakiem wiedzy. Chciałbym tutaj przy tej okazji pokazać parę przykładów, które znalazłem, takiego braku wiedzy, działań człowieka. Tu na tych zdjęciach, co Państwo widzą, to są działania renaturyzacyjne. Tu to jest w Stanach Zjednoczonych, renaturyzowano rzekę gdzieś tam w Teksasie i ona tak właśnie teraz wygląda po renaturyzacji. Inny przykład renaturyzacji, który
osobiście obserwowałem we Włoszech. Wydawałoby się, no, rzeka w środku miasta, postawiono mury, wygląda świetnie, ale jak przyjrzeć się temu obrazkowi dokładniej, to pojawiają się pewne dziwne rzeczy. Po pierwsze, nie wiem, czy Państwo zauważyli, tutaj na górze znajduje się przepławka, którą ryby mają pokonać tą barierę tutaj. Natomiast czego nie zauważono, że poniżej tej przepławki znajduje się próg, który uniemożliwia dostęp ryb, przynajmniej przy tych niskich przepływach, do tej przepławki. Czyli coś się tutaj nie bardzo udało. A innym takim elementem, który mnie bardzo zaskoczył, to jak spojrzałem w dół na to bardzo takie zdywersyfikowane środowisko, okazało się, że wszystkie kamienie są wlane w beton. Czyli co pozostało z tej przestrzeni interstycjalnej? Zupełnie nic. Teraz możemy sobie jeszcze spojrzeć na to nieco dokładnie. A w związku z czym to są takie akcje, które wynikają z absolutnie z braku wiedzy inżynierów, ludzi, którzy może chcą dobrze, ale po prostu nie mają pojęcia ekologicznego. I to jest jeden z największych problemów naszych czasów, że szkolimy inżynierów, nie szkoląc ich w ekologii. Moim zdaniem to są ludzie, którzy zmieniają twarz naszej planety, którzy kompletnie mogą zmienić nasze środowisko dookoła i którzy w większości nie mają pojęcia o ekologii. Jeszcze nigdy się tego nie nauczyli, nigdy o tym nie wiedzieli. W związku z czym wykonują takie rzeczy, może nawet w dobrej wierze, nie wiedząc, nie zdają sobie sprawy, do jakiej dewastacji prowadzą. Następny sztandarowy przykład to jest taki przykład takich konsekwencji. Występowanie jesiotra w Europie. Na tej mapce po prawej stronie możemy zobaczyć rzeki, te na niebiesko, w których jesior się znajdował. A te ciemno-niebieskie to są te rzeki, w których jesior się dzisiaj znajduje. Wydaje mi się, że niekoniecznie trzeba to komentować. Jest to ogromna strata, największa ryba i najbardziej taka, że tak powiem, robiąca wrażenie naszych rzek, która była kiedyś masowa, była masowa w Wiśle. Słyszałem historię, że rybacy kiedyś, może 100 lat temu, nawet nie tak dalej, niecałe 100 lat temu, mieli tyle drobnych jesiotrów, że podwieszali je sobie pod sufitem jako barometr. Wyschnięte oczywiście. Tego w naszych rzekach w tej chwili nie ma. Jednakże, żeby nie kończyć na takiej smutnej nucie, może nie, zanim podsumujmy to najpierw. Więc podsumowując, należy sobie niestety zdać sprawę, że ekosystemy rzeczne są systematycznie niszczone. To są chyba jedne z najcenniejszych ekosystemów naszej planety. Mają ogromną wartość. I niszczone są głównie z niewiedzy i braku świadomości społeczeństwa. Większość ludzi, tak jak powiedziałem przedtem, uważa, że jeżeli rzeka nie śmierdzi, to wszystko jest w porządku. A jeszcze lepiej, żeby nie była za blisko domu, żeby nie zalewała naszego domu, bo to wtedy już jest wspaniale. Konsekwencją tej ignorancji jest fakt, że modyfikacja to jest modyfikacja składu zespołów fauny. To jest główny taki wynik, tak jak mówiłem. Mamy coraz więcej zwierząt, które są w miarę elastyczne. W związku z czym zanika bioróżnorodność. Pojawiają się organizmy generaliści, które dają sobie radę w każdych warunkach. I to wydarza się 5 razy szybciej niż na lądzie. No i oczywiście masowe wymieranie gatunków. 30-35% gatunków straciliśmy i tracimy coraz szybciej. Małże są takim przykładem, które bodajże w 70% są już na liście organizmów chronionych. Ale ciągle jeszcze może nie jest tak źle. Ciągle jeszcze istnieją obszary, istnieją rzeki, które mają ogromną wartość. Wisła jest moim zdaniem naszą wodną białowieżą. Wystarczy pojechać powyżej Warszawy i zobaczyć, jak ta rzeka wygląda. Jest pełna różnorodności hydromorfologicznej. Pomimo tego, że jest w pewnym sensie ograniczona, w porównaniu do wielu rzek europejskich jest nieporównywalna. Dlatego nie musimy załamywać rąk,
jest o co walczyć i jest co chronić, a szczególnie u nas w Polsce. I jest duża grupa ludzi, łącznie z państwem, która stara się właśnie tę sytuację zmienić. Która stara się zmienić tę sytuację niewiedzy, czy można powiedzieć barbarzyństwa rzecznego, w taki sposób, żeby uświadomić społeczeństwo. Mapa, która powstała w ramach Ambera, zrobiła ogromne wrażenie na Komisji Europejskiej i drożność rzek będzie jednym ze sztandarowych programów w najbliższej przyszłości. Projekt ten zainicjował wiele, wiele działań, wiele badań i jest to nie jedyny projekt. Są inne projekty, jest grupa młodych ludzi w szczególności, która przyłącza się do nas. Bardzo potrzebujemy fachowców, bardzo potrzebujemy specjalistów, którzy zaangażują się w ten rodzaj pracy. Jest to praca bardzo, że tak powiem, ciekawa, bo jest związana z, nie tylko z pobytem czy robienia ciekawych rzeczy, czy zmienianiem świata, ale również związana z tym, że spędzamy bardzo dużo czasu na zewnątrz, w bardzo pięknych okolicach i przy pięknym środowisku. Więc nie należy się załamywać, musimy skorzystać z tego kryzysu jako z szansy na to, że będziemy kiedyś mądrzejsi i że lepiej zadbamy o to, co jest może najcenniejsze na naszej planecie. I na tym chciałbym zakończyć i odpowiedzieć na pytania. Dziękuję bardzo, panie profesorze, niesamowita prezentacja i robi olbrzymie wrażenie, szczególnie ta i druga część, jak bardzo jesteśmy w stanie zniszczyć swoje środowisko naokoło. I wydaje mi się, że to pytanie głównie do drugiej części. Pytanie pierwsze od Darka. Jaki będzie wpływ obniżenia poziomu wód gruntowych w wyniku działalności człowieka, w tym zmian klimatycznych na rzeki? Czy w Polsce pojawią się rzeki okresowe? Jeśli tak, to w jakiej perspektywie? Czy może nie ma takiego niebezpieczeństwa? Rzeki okresowe już się pojawiają. Nasz instytut prowadzi badania, monitoring ryb w rzekach polskich, w ramach którego badamy około 900 rzek rocznie. I już w zeszłym roku i w ostatnich dwóch latach wielokrotnie zdarzyło się, że pojechaliśmy do rzeki, w której nie było wody i nie było co badać. I to zjawisko jest coraz częstsze i oczywiście, ponieważ są to naczynia połączone i niższe wody gruntowe, tym mniej wody będzie w rzekach i przynajmniej na to wygląda. Jest jedna ciekawa historia, która mnie nieco bulwersuje, bo interesujące jest to, że modele klimatyczne, które przepowiadają zmiany klimatu, wskazują coś zupełnie odwrotnego dla naszych regionów geograficznych. Bardzo mnie to dziwi, bo z tego, co widziałem i u nas, i w innych krajach, raczej tendencja i zmian klimatu, i działań człowieka jest taka, że woda spływa szybciej, bo wody jest ciągle tyle samo. To nie jest tak, że nie ma wody, tylko ta woda będzie inaczej rozłożona w czasie. Będą długie susze, będą bardzo intensywne opady, będą intensywne powodzie i im bardziej wybetonujemy rzeki, tym szybciej będą one lądować w morzu i potem będzie sucho. Więc bardzo ważna jest retencja wszelkiego rodzaju, głównie retencja krajobrazowa, bo ona jest najbardziej efektywna, bo tworzymy taką gąbkę, która pozwoli nam, że tak powiem, dodawać wody do rzeki wtedy, kiedy ona jest najbardziej potrzebna. Ale tego należałoby się spodziewać. Super. I kolejne pytanie. Co pan profesor sądzi o dość głośnej specustawie dotyczącej suszy? Szkodliwość dla rzek. Czy można mieć nadzieję, że jednak nie wejdzie w życie? Dlaczego także w obszarze wodnym następuje przekłamanie pojęć? Na przykład według decydentów mała retencja to m.in. środki na kopanie studni głębinowych. Co profesor myśli o takiej manipulacji społeczeństwem? To jest ten sam mechanizm. Dokładnie ten sam mechanizm. Niewiedza, brak wiedzy o ekologii, brak wiedzy o złożoności ekosystemów, brak wiedzy o funkcjonowaniu naszej planety prowadzi właśnie do takich działań. Wiele rzeczy, które są wprowadzone w tej specustawie, ma swoje racje bytu, tylko niestety często się u nas zdarza, że teoria i praktyka się ze sobą rozmijają. Tak, wybieranie sobie pewnych działań, które są akurat wygodne i które są, że tak powiem, sztandarowymi działaniami, które pozwalają
tworzenie inwestycji w starym stylu, no bo to zawsze jest ta tendencja w każdym kraju, konserwatywna tendencja, po co robić coś nowego, jak stare jeszcze funkcjonuje. Jest, no, nie jest niczym dziwnym, że działać trzeba, że trzeba działać i najlepiej działać szybko jest dobrze, natomiast wprowadzanie specustawy po to, żeby, że tak powiem, jeżeli to jest celem specustawy, żeby przeprowadzić pewne działania, które byłyby niepopularne, no to jest to nie w porządku. Natomiast gdyby, tak jak to się mówi, było celem, żeby przeprowadzić takie działania szybko, no to miałoby to pewną rację bytu. Niestety, może, jeżeli jest to działanie zdążające w kierunku manipulacji społeczeństwa, gdzie skraca się, gdzie się nie, że tak powiem, nie słucha ekspertów, nie wprowadza roli eksperta nie przede wszystkim właściwego planowania. Moim zdaniem największym problemem właśnie tego rodzaju działań, czy działań takich szybkich, żeby zrobić coś na rzekach, jest brak planowania. Mamy narzędzia, które pozwalają nam planować bardzo szczegółowo. Możemy w dniu dzisiejszym możemy policzyć wszystko. Możemy wysłać sondy na Marsa, zdalnie je sterować, dlaczego nie możemy tego zrobić rzekami. A mimo to często powtarzam, że gdyby budować mosty na takiej samej bazie planowania, jak się to robi z zarządzaniem rzekami, to pewnie co drugi by się zawalił. Więc tu zdecydowanie więcej wiedzy jest potrzebne i konieczne jest bardziej szczegółowe planowanie, zanim ruszy się z koparą i przebuduje i pozamienia te nasze bardzo ważne ekosystemy. Dziękujemy. I następne pytanie. Jaki procent rzek w Polsce można nazwać w pełni naturalnymi? Takimi, które nie zostały poddane pracom regulacyjnym. O, tego w szczegółach nie wiem. Są różnego rodzaju statystyki. WWF też próbuje przeprowadzić takie badania i stworzyć takie modele. Szczegółów w tej chwili nie znam. Mamy sytuację o tyle ciekawą, że jeszcze w porównaniu z innymi krajami Europy jest to w miarę duża liczba. Cieki małe są mocno narażone, bo są podlegają pracom utrzymaniowym przede wszystkim i zmianom melioracyjnym, które prowadzą do ich szybkiego zniszczenia. I tutaj mamy w miarę duży problem. To jest też charakterystyką rzek nizinnych. Natomiast przy dużych rzekach, takich jak Wisła, która jest pewnym europejskim ewenementem, nie wszystkie takie prace, że tak powiem, udało się wykonać, czy udaje się tak łatwo wykonać. W związku z czym jeszcze tutaj jest ogromny potencjał. W porównaniu, w skali europejskiej mamy ciągle dużą ilość rzek, które są bliskie naturalnym. Naturalne może nie, ale bliskie stanowi naturalnemu, ale ten w miarę szybko tracimy to pole. Przynajmniej tak było w ostatnich latach. Teraz to się chyba może trochę uspokoiło, a właściwe działanie w kierunku właśnie zapobieganiu suszy i wykorzystaniu tych rzek do tych celów, one są bardzo cenne właśnie z tej perspektywy, z tego punktu widzenia. No, dużo mogłoby stworzyć, czyli ochrona u nas w kraju, nie tylko renaturyzacja, ochrona u nas w kraju powinna być bardzo ważna. Tak, chciałam jeszcze dodać, że nie dziwne, że nie mamy takich danych, dlatego że okazuje się, że po prostu nasze państwo takich danych nie zbiera. Nie są prowadzone żadne oficjalne monitoringi wszystkich prac utrzymaniowych na wszystkich rzekach i coś takiego robi WWF, ale coś takiego robi właśnie projekt Amber również, który i sprawdza te dane, które są w bazach, a nie wszystkie są, i również ludzie, którzy wychodzą z aplikacją, choćby to Barrier Tracker, którzy też pomagają bardzo dużo mapować i dzięki temu te mapy mamy i jak Państwo widzą, te mapy powstają. No ale niestety nie mam jeszcze całej wiedzy. Natomiast w związku z tym jest pytanie, czy nadal warto można przesyłać dane dotyczące spotykanych barier aplikacją Barrier Tracker, czy projekt jest już zakończony? Nie, no prosimy, jak najwięcej. Każdy, można nawet zostać mistrzem barier trackerostwa, czyli bo jest statystyki, pojawiają się na stronie barier trackera,
Można nawet pokazać szybko. Wszystko pojawia się. Zaraz pójdźmy sobie. Można znaleźć informacje na Amber Internet. Tak jest. Pod Citizen Science powinniśmy znaleźć Maria Trakera. Tutaj gdzieś jest. No, za szybko chciałem. O, Barrier Atlas, właśnie. Też Piotrze, jeżeli chcesz nam pokazać coś na innym ekranie niż ta prezentacja, to chyba musisz od nowa włączyć udostępnienie ekranu. A to nie widzicie tego? Nie, widzimy tylko końcówkę. A nie, jest, Amber International, na tym jesteś, tak? Tak. Okej, to widzimy stronę. Mhm. To zaraz powinienem znaleźć, o, tu jest Citizen Science Barrier Tracker App. O, i tu można wejść na Barrier Trackera bezpośrednio. Dlatego chciałbym go powiększyć. Nie, to my tego nie widzimy. To chyba musisz od nowa zrobić udostępnienie ekranu. Tak? Dobra. Mhm. To robię od nowa. O, widać teraz? Tak, tak, teraz widać. Mhm. Teraz widać mapkę. Tu jest napisane, kto ile zebrał. Tu są wszystkie te lokalizacje, na przykład w Niemczech, czy w Polsce mamy pewne lokalizacje, ludzie działają mniej lub bardziej aktywnie. I również można tutaj zobaczyć ten atlas, który pokazywałem przedtem, gdzie są dane z samego atlasu, z tych baz danych. Ale to wszystko są dane zbierane przez ludzi Barrier Trackerem. Także zapraszamy. Bardzo nam jest to potrzebne. I następne pytanie. Czy z badań w terenie mają Państwo obraz, jaki stosunek do problemu suszy mają rolnicy? Czy retencjonowanie wody w krajobrazie zaczyna pojawiać się jako sposób na suszę? Nie miałem szans rozmawiać tak często z rolnikami na ten temat. Nie wiem, nie wydaje mi się, żeby ta świadomość była bardzo wysoka. Po prostu nie jestem w stanie na to odpowiedzieć i to jest na pewno różne w różnych regionach kraju. I kolejne pytanie. Czy na pewno tylko 5% regulacji rzecznych nie jest potrzebnych? To nie wydaje się tak dużo i raczej nie przekonuje do zdecydowanych działań. Mówimy, że... Nie, to nie jest tak. Mówiliśmy, że... Jeżeli mamy 1,5 miliona barier w Europie, to jeżeli uznamy, że tylko 5% jest nieużywanych, nie to w ogóle nieużywanych, nieużytecznych, nikomu nikt się tym nie zajmuje, to te 5% można by już dzisiaj po prostu usunąć. I to nie miałoby najmniejszego znaczenia dla ekonomii, czyli to chodzi o argument ekonomiczny, to po prostu nic by ekonomicznie nie zmieniło. A 5% od 1,5 miliona, no to jest 75, ile to jest? O, 75 tysięcy, tak. Czyli gdybyśmy dzisiaj usunęli w Europie 75 tysięcy barier z dnia na dzień, nikogo by to nie kosztowało. To w takim razie moje poboczne pytanie do tego, czy znamy sposoby na to, żeby bezpiecznie rozbierać takie bariery? I tu nie mówimy o jakichś małych progach, ale na przykład takich dużych tamach, załóżmy jak tama we Włocławku, tej wielkości. Tak, tak, są. Jest cała technologia, jest cały przemysł. W Stanach Zjednoczonych to się robi w miarę masowo, powstała technologia, jest przemysł, ludzie wiedzą dokładnie jak to robić. To nie jest tak, że się używa dynamit, bo to niekoniecznie. Bariery w miarę duże były już usuwane. Takimi najbardziej znanymi to jest na rzece Elwa, gdzie usunięto bodajże trzy duże bariery, więc to nie jest najmniejszym, to nie jest wielkim problemem. Trzeba wiedzieć, jak to robić, to jest fakt, to nie jest raz, dwa, trzy, bo trzeba wziąć pod uwagę wiele elementów, zaczynając od tego, jakie są sedymenty, jak będzie się ta rzeka zmieniać i tak dalej, ale
dynamika rzek jest taka i rezylienc, że tak powiem, elastyczność rzek jest taka, że bardzo często, bardzo szybko wracają do stanu rzecznego. Czyli to nie jest tak, że załóżmy, usunie się jakąś barierę i będą wielkie pola błota przez następnych 10 lat. Nie, to w ciągu krótkiego czasu zniknie. I kolejne pytanie. Czy budowa owych mitycznych dróg wodnych na Odrze i Wiśle i Bugu jest w ogóle możliwa? Jakie będą skutki dla ekosystemu? Zakładam, że katastrofalne. Możliwe jest wszystko. Zawsze jest możliwe jest. Czy to będzie funkcjonować? Jest to w pewnym sensie pewnie wątpliwe. Tak jak wskazałem na wpływ barier na ekosystemy rzeczne. Czyli jeżeli postawimy wiele różnych barier w sposób taki, jak robiliśmy to do tej pory, czyli w sposób niewłaściwy, no to skutki będą no raczej opłakane, będą bardzo, i będzie to bardzo kosztowne. Jak to wygląda ze strony ekonomicznej, to już żeśmy słyszeli różne wykłady, to prawdopodobnie też nie jest bardzo celowne. Więc raczej jest tak, że należałoby się bardzo dokładnie nad tym zastanowić, powiedzmy w ten sposób, że czy jest to sposób, brakuje nam wody w rzekach i najprawdopodobniej będzie brakować. Jeżeli to należałoby szukać nowych rozwiązań, nowych statków, nowych typów statków, które na przykład nie wymagają przebudowy rzeki, czy zmian, czy budowy barier. To jest pewnie jeden z kierunków, w których można byłoby iść. I kolejne pytanie, jaka jest definicja bariery? Czy to dotyczy także niewysokich, tam około 1 m, 1,50 m? Wszystko. I kolejne, jak długo Wisła dochodziłaby do siebie po usunięciu zapory we Włocławku? Nie, to byłoby w miarę szybko. Bo, że tak powiem, no, najtrudniejszym problemem jest kwestia bomby ekologicznej w formie osadów dennych, o których zawsze słyszymy. No to trzeba by tutaj definitywnie mechanicznie pomóc w takim działaniu. Pytanie jest jeszcze ostatnio, czy na przykład w naszych badaniach amberowskich, właściwie okazało się, że na Włocławek jest jeszcze jedno pośrednie rozwiązanie. Włocławek by było obniżyć na przykład. Włocławek był zbudowany jako elektrownia szczytowa. Ponieważ był elektrownią szczytową, ma ogromne jezioro zaporowe, 40 km, które było potrzebne do takich celów, żeby zebrać wodę i potem zrzucać ją w momencie, kiedy produkujemy więcej energii. Tego się już nie robi na Włocławku. Więc wydaje mi się, że bez utraty energii można by zaporę Włocławką, przede wszystkim jezioro zaporowe, skrócić o połowę albo i więcej. Taką pracę wykonano w tej chwili we Francji. Puté dam właśnie został obniżony i zmniejszając znacząco jezioro zaporowe, nie zmniejszając produkcji energii elektrycznej. Czyli takie możliwości są. Więc tu oczywiście z jednej strony na pewno chcielibyśmy ratować wszystkie nasze rzeki i prowadzić do tego, żeby nie było nigdzie zapór, no ale wtedy będzie nam trudno z tego korzystać. Z mojego doświadczenia wynika, że niekoniecznie trzeba wszystkie rzeki doprowadzać do stanu oryginalnego. Problem polega na ilości. Polega na tym, że ogromna większość naszych rzek znajduje się w raczej słabym stanie. W związku z czym prowadzenie użytkowania
no, po prostu dobija się tego pacjenta. Natomiast są pomysły, często bardzo proste, które zdecydowanie i bardzo dramatycznie mogą zmniejszyć te skutki. I wprowadzenie tych działań może mieć ogromne znaczenie i może pozwolić nam na korzystanie z zasobów bez kompletnej dewastacji ekosystemu. No, zawsze, nawet spacerując po ulicy, w jaki sposób używamy i zmieniamy nasze środowisko. Będziemy dalej je zmieniać, tak? Ale trzeba to robić w sposób inteligentny i mądry. Właśnie też w ramach Ambera, właśnie dzisiaj zakończyłem badania jednego z wielkich zbiorników zaporowych w Hiszpanii i tam poniżej zbiornika rzeka wcale nie jest tak bardzo zmieniona. Natomiast bardzo dużo można by osiągnąć bardziej inteligentnym zarządzaniem ilością spuszczanej wody. Tam oddaje się wodę do tej rzeki i ona, ale jest w sposób, to się odbywa w taki sposób dezorganizowany, że w sumie bardzo małym kosztem można by osiągnąć ogromną poprawę. I tutaj właśnie o to chodzi. Nie chodzi o to, żeby kompletnie przestać wykorzystywanie naszych rzek. Chodzi o to, żeby robić to w sposób mądry i rozsądny. Tak jak ogrodnicy dbają o własne ogrody. I my powinniśmy do tego dojrzeć, że nie zwalczamy naszego środowiska, nie wykorzystujemy go do imentu, tylko z nim współpracujemy. Tak, nowe hasło nature-based solution, czyli uczymy się od natury, jak to robić, jak produkować energię na przykład bez budowy zapór, jak wykorzystywać rzeki do transportu wodnego bez ich kompletnej przebudowy i tak dalej, i tak dalej. Takie możliwości istnieją i nie zawsze są bardziej kosztowne. Bardzo często są one mniej kosztowne. A mamy na tyle daleko rozwiniętą technologię operacyjną, technologię zarządzania, że możemy moim zdaniem to jak najbardziej osiągnąć. Tylko trzeba się dokładnie temu przyjrzeć. Nie można traktować tego po macoszemu. I kolejne pytanie, czy budowa zbiorników retencyjnych jest dobra dla środowiska naturalnego? Zbiorniki retencyjne są dobrym rozwiązaniem pod warunkiem, że nie są to zbiorniki wielofunkcyjne. Czyli im bardziej suchy taki zbiornik, tym lepiej. Bo po prostu zatrzymuje tą falę wody, tworzy tereny podmokłe i pozwala nam przeciwdziałać tym skutkom suszy, które w tej chwili mamy. Więc tego rodzaju technologia polderów, suchych polderów, jest technologią używaną w wielu miejscach z dużym sukcesem. Natomiast często, jeżeli się coś takiego robi, istnieje pokusa, żeby to wypełnić wodą i zrobić z tego jezioro turystyczne, no to wtedy to przestaje, pojawiają się wszystkie te same problemy, które są związane z wszystkimi innymi zaporami. To znaczy ograniczenie sedymentacji, zmiana temperatury wody, migracja i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I kolejne pytanie, czy są w ogóle bariery nieszkodliwe dla rzeki? To trzeba ująć inaczej. Nie ma bariery, która by rzeki nie zmieniła. Wszystkie bariery w jakiś tam sposób zmieniają warunki hydrauliczne. Ale często jest tak, że bariery mogą być, mało nie tylko nieszkodliwe. Osobiście brałem udział w takich badaniach, gdzie okazało się, że brak naturalnych barier wpływa negatywnie na środowisko rzeki. Mianowicie w jednej takiej rzeczce, ponieważ to jest taki obszar koło Nowego Jorku, gdzie mieszka kupa bardzo bogatych ludzi, wszyscy bardzo lubią ten rejon i wszyscy bardzo dzielnie usuwają wszelkiego rodzaju drewno z rzeki. My dzisiaj też usuwamy drewno, usuwamy kamienie. Co to powoduje? Powoduje to, że zaczyna brakować plos, czyli środowiska głębokiego. W związku z czym wszystko idzie w drugą stronę, tak?
Nie mamy barier, usunęliśmy te, które może były naturalne i były potrzebne i znowu zmienia nam się skład ichtiofauny. Więc i ciekawe, w tym rejonie, ponieważ tam, jak powiedziałem, mieszka dużo bogatych ludzi i wszyscy kochamy wodę, jak bobry się często zachowujemy, kochamy wodę stojącą, każdy postawił swoją taką półmetrową barierkę, żeby móc się kąpać. No i ona w pewnym sensie spełniała rolę takiego zwału drzewnego. Gdyby to trochę poprawić, tak żeby to było przepustowe, tak żeby to nie było absolutnie permanentne, to mogłoby to być do zaakceptowania. Dlatego tak, mogą być bariery, które jeżeli są właściwie wykonane, jeżeli są przemyślane, to mogą być, ich wpływ może być ograniczony. No i poza tym jest to również też kwestią, tak jak tutaj mówiliśmy, kwestia ilości. Tu cały czas trzeba to wyważyć. Często takim programem, który my często oferujemy, to czy rekomendujemy, to jest kompensacja. Czyli załóżmy w modelach, które ja robię, robimy takie analizy, co by było, gdyby ktoś chciał postawić jakąś zaporę i w zamian za to usunął cztery inne. Bilans wyszedłby albo na zero, albo nawet pozytywnie. Więc są pewne, i dlatego trzeba to wszystko rozważać kompleksowo, w całości. Taki przykład bardzo kontrowersyjny, w którym brałem udział, to była współpraca z firmą Nestle w ramach przygotowania, oni chcieli lać wodę do butelek do sprzedaży i pobierać wodę z takiego strumyka, który gdzieś tam był w Massachusetts. Oczywiście spotkali się z ogromnym hejtem, wykopano ich niemalże z tamtej okolicy, no ale oni, ponieważ zainwestowali sporo kasy, powiedzieli, dobra, to co my musimy zrobić, żebyśmy mogli pobierać wodę, a bilans był pozytywny. I myśmy zrobili taki model i okazało się, że jest to możliwe. Mianowicie ta rzeczka, pomimo że wszyscy ją tak bardzo kochali, ona była w dużej mierze zdewastowana, bo miała 200 lat historii wykorzystywania jej do poboru wody. Były pozostałości infrastruktury, które tam leżały. Była poprostowana w niektórych miejscach. I my zaproponowaliśmy, okej, gdybyście nie tylko, gdybyście mogli pobierać tyle i tyle wody, to nie, i w zamian za to przeprowadzilibyście renaturyzację dużych tych odcinków, usunęli tą infrastrukturę. Mało tego, gdyby w okresie suszy zamiast lać wodę do butelek, byście ją lali do rzeki, to będzie lepiej niż być może. I jest to w tej chwili, jest to pewien kompromis, który jest do zrobienia. Dlatego tutaj też trzeba myśleć właśnie o tym, że niekoniecznie taka pozycja zwalczania działań przemysłowych jest pozycją właściwą. Często lepiej jest być, nie patrzeć przez szybkę od zewnątrz, lepiej jest być w środku i być w stanie doinformować ludzi o tym, co oni robią i dać im alternatywy takie, w które oni zainwestują. A jeżeli ktoś chce wykorzystywać zasoby w jakiś sposób, no to jest, że tak powiem, tym czynnikiem płacącym. Ma pieniądze na to, żeby coś wykonać. Więc ja uważam, że należy korzystać z takiej sytuacji i współpracować z takimi przedsiębiorstwami czy takimi instytucjami po to, żeby w sumie nawet osiągnąć coś lepszego. W przypadku tej rzeczy, o której mówiłem, zresztą nazywała się Wikipiki, wejście Nestle Waters w sumie doprowadziłoby rzekę do lepszego stanu, niż gdyby oni nie weszli do tej rzeki. Bo biorąc pod uwagę zmiany klimatyczne, ta rzeczka raczej by szła w stronę deterioracji. Więc tu to na pewno takie bojowe podejście do sprawy nie prowadzi daleko, bo to tylko się zaostrzają fronty. Uważam, że próba współpracy, próba informacji i doradztwa w takim kierunku, żeby osiągnąć to najlepsze, co można osiągnąć, jest najlepszym rozwiązaniem. Przykład zupełnie odwrotny może.
jeżeli chodzi o usuwanie barier. Na przykład w Ameryce zrobiono takie doświadczenia, że jeżeli przyjdzie się do jakiejś wioski i chciałoby się usunąć jakąś barierę, to pierwsza rzecz, która się wydarza, to jest: ola Boga, co wy chcecie zrobić naszą kochaną zaporę, którą mamy tutaj już od 200 lat, ona jest na pewno historyczna. Mój pierwszy pocałunek był nad tym jeziorem. Boże, w życiu nie. I trwa to jakiś czas, przeprowadza się kampanię informacyjną, tłumaczy się tym ludziom, jakie są niebezpieczeństwa, jakie są koszty z tym związane, jakie są konsekwencje. I w 90% przypadków jest tak, że ci ludzie potem sami chcą usunąć tą barierę. I są z tego dumni. Więc to jest głównie kwestia informacji i edukacji. I ostatnie już pytanie, bo już zbliżamy się do końca. Czy istnieją budowle hydrotechniczne, które mogą poprawić stan rzeki i środowiska wokół? Oczywiście. Znaczy, są budowle hydrotechniczne robione bezpośrednio w celu renaturyzacji, tak? Żeby na przykład zwiększyć różnorodność siedliska. Wszystko jest, budowla hydrotechniczna to nie tylko coś, co jest wykonane z betonu. To może być rampa wykonana z korzeni drzewnych, która umożliwia rybom migrację powyżej jakiejś tam bariery. To jest budowla hydrotechniczna, która nie tylko osiągnie ten jeden cel, ale stworzy środowisko, które jest bardzo atrakcyjne. Jak najbardziej są takie. Dziękujemy w takim razie bardzo. Musimy już kończyć, bo kończy się nam czas. Natomiast dziękujemy bardzo panu profesorowi za ogrom wiedzy, naprawdę kawał i odpowiedź na trudne pytania i dość nieintuicyjne. I bardzo dziękujemy wam, że byliście z nami, że słuchaliście i że zadawaliście te pytania, bo w tym tutaj chodzi nie o suche wykłady, tylko o interakcję i o to, żebyśmy mogli wypytać naszych ekspertów o to, co nam leży na sercu. Dlatego dziękujemy wam bardzo i dziękujemy panie profesorze raz jeszcze. Cały wymiar będzie nagrywany i będzie dostępny na stronie Strażnicy Rzek. O, Zosiu. Jeszcze coś w naszej własnej sprawie. Szukamy terenowca, który chciałby popracować u nas i przyłączyć się do naszych prac terenowych w przyszłym roku, czy w tym roku już nawet. Pojechać łowić ryby, dźwigać łodzie, popychać łodzie w błocie i tak dalej. W tej chwili poszukujemy kogoś do naszego zespołu, który chciałby zrobić z tego karierę. A zapraszam. Gdzie się można zgłaszać? Instytut Rybactwa Śródlądowego w Żabieńcu. Najlepiej byłoby napisać do mnie na Piotr na infish.com.pl. Dobra. To dziękujemy bardzo i zapraszamy, ktoś chętny, ktoś lubi ryby i chce podziałać w terenie, to zapraszamy do zgłaszania się do pana profesora. Dziękujemy. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Zosiu?